A zaczynamy od dalszych dymów w lewicy. Lewaki żrą się pomiędzy sobą i to zaraz przed eurowyborami. Poszło oczywiście o jedynkę ze Śląska, gdzie według jednej frakcji lewicy powinien kandydować Łukasz Kochut, obecny europoseł, znany z tego, że kiedy może zwalcza Polskę oraz mówi, że nie jest Polakiem, oraz frakcja Razem, która chciałaby tam wsadzić Macieja Koniecznego. Lewacy z Razem twierdzą, że dogadali się z Biedroniem w taki sposób, że Biedroń bierze dla siebie Warszawę, jego chłopak Śmiszek bierze dla siebie Wrocław, tak żeby nie mieli do siebie tak daleko, bo Śmiszek jest obecnie posłem, Biedroń jest europosłem, w związku z czym to się rodzinnie słabo wygląda, obaj chcą mieszkać w Brukseli, w zamian za to, że Razem się na to zgadza, miał dostać jedynkę ze Śląska. Co nie podobało się Maciejowi Kopecowi, czyli senatorowi Lewicy, oraz Łukaszowi Kochutowi. Dosyć te awantury miały przebieg taki spektakularny. Kopiec na Twitterze żalił się, że został powyrzucany z grup na komunikatorach Lewicy, gdzie są podejmowane jakieś decyzje. Ostatecznie zakończyło się to w ten sposób, że razem z Biedroniem wygrało, a Łukasz Kochut postanowił opuścić Lewicę i będzie startował z trzeciego miejsca z Platformy Obywatelskiej na Śląsku. Bo jak powszechnie wiadomo, Platformie Obywatelskiej w ogóle nie przeszkadza to, że ktoś się nie czuje Polakiem i bardziej walczy w Europie o interesy niemieckie niż polskie. W sprawie list dogadała się też już Platforma Obywatelska. Jeżeli spojrzymy na listy Platformy, to widzimy wielką ucieczkę, czy też ewakuację ministrów do Brukseli, ponieważ na biorących miejscach mamy na przykład Borysa Budkę z Ministerstwa Aktywów Państwowych, który zdaje się nie poradził sobie zbyt dobrze z przejęciem spółek Skarbu Państwa. Ucieka też Marcin Kierwiński z MSWiA. Przypominam, że było wotum nieufności w sprawie Kierwińskiego, ponieważ nasyłał policję na protestujących rolników oraz posłów, urządzali prowokacje. Ja dostałem gazem, inni ludzie dostali kamieniami rzucanymi przez policję, więc Kierwiński również sobie nie poradził jako minister i ucieka do Brukseli. Trzeci, który ucieka, to jest Krzysztof Hetman, tym razem z PSL-u. Nasz minister rozwoju, jego cały dorobek przez te parę miesięcy to popchnięcie dosyć do przodu tego kredytu 0% po to, żebyście Państwo musieli więcej płacić za mieszkanie. To był sukces tak spektakularny, że również ucieka do Brukseli. Co ciekawe, wiceminister rozwoju odpowiedzialny za mieszkalnictwo pan Kukucki z kolei został prezydentem Włocławka, więc z obu panów odpowiedzialnych za politykę mieszkaniową, którzy przez parę miesięcy w pocie czoła pracowali nad tym, żeby mieszkania były droższe, żeby banki i deweloperzy dostali 21 miliardów z kredytu na start. Jeden ucieka do Włocławka, drugi ucieka do Brukseli i zaraz się okaże, ten spektakularny sukces to nie ma żadnych ojców i nikt się nie będzie chciał przyznać do tego, że odpowiada za to, że deweloperzy dostaną 21 miliardów złotych, a Państwo będziecie płacić za mieszkania więcej. Na listach Platformy też mamy wielki powrót, ponieważ znowu pojawia się pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która musiała na parę lat zniknąć z polityki, ponieważ ludzie potrzebowali trochę czasu, żeby zapomnieć, jak za jej rządów w Warszawie reprywatyzowano kamienice w Warszawie. Jak to się działo, że jacyś ludzie mający rzekomo 140 lat dostawali za grosze kamienice w centrum Warszawy? Jak ta mafia reprywatyzacyjna działała? Parę lat ludzie mieli o tym zapomnieć i teraz już panią Hanię można wystawić, wysłać do Brukseli. Niech podzieli się w jaki sposób z europejskimi politykami, w jaki sposób można kupić kamienice za złotówkę od 140 lat. A Parlament Europejski pracuje w pocie czoła do ostatnich chwil. Zaraz po tym, jak przegłosowali pakt migracyjny, na podstawie którego Polska będzie musiała płacić Włochom po 20 tysięcy euro za każdego nielegalnego imigranta, którego Włosi do siebie wpuścili i chcą nam przekazać, a my go u siebie nie chcemy. Teraz przegłosowali zakaz płatności gotówkowych powyżej 10 tysięcy euro. W Europie, w Unii Europejskiej wierzą w to, że gotówka jest zła, a zła jest dlatego, że wtedy my możemy komuś za coś zapłacić i oni nic o tym nie wiedzą, a bardzo chcieliby wiedzieć. Poza tym chcieliby nam ograniczyć możliwość płacenia za rzeczy, których oni nie chcieliby, żebyśmy my kupowali oraz chcą mieć nad nami coraz większą władzę. Metodą kompromisu ustawili ten próg na razie na poziomie 10 tysięcy euro, ale wiadomo, że będzie obniżany. To samo przeszliśmy w Polsce. Kiedyś nie było limitów płatności gotówką, teraz weszły i z każdym kolejnym rokiem, dwoma są coraz niższe. Jest zupełnie oczywiste, więc pewnie się domyślacie, że niestety polski rząd poparł te zmiany. Mamy jeden z niższych limitów płatności gotówkowej w całej Europie i nasi polscy politycy, czy to z PiS-u, czy to z Platformy, przez ostatnie lata zrobili bardzo wiele w tym kierunku, żebyśmy w przyszłości nie mogli płacić gotówką. Więc niestety idzie to wszystko w kierunku jakiegoś europejskiej waluty cyfrowej. Plan jest taki, żeby gotówki nie było, żeby każda transakcja szła przez te waluty cyfrowe, tak żeby nam mogli zakazać płatności na rzecz jakichś podmiotów, płatności za jakieś rzeczy, żeby mogli nas kontrolować i odebrać nam resztki wolności. Bo ta dyrektywa wywłaszczeniowa, o której jeszcze w Polsce mało kto wie i szczegółów Państwo nie znacie, no to rzeczywiście za te parę lat w nas uderzy. Są już państwa, na przykład Francja, gdzie te przepisy
przepisy są już wdrażane. I wyobraźcie sobie, jak to wygląda we Francji. Wszystkie domy i mieszkania mają takie klasy energetyczne. My to kojarzymy, znamy, macie na pewno jakieś lodówki, czy tam pralki, które mają jakąś klasę energetyczną, jakieś litery A, B, C, D, E, F, G i tak dalej. I otóż domy i mieszkania też mają mieć takie klasy energetyczne. I im dom czy mieszkanie jest gorszej klasy, tym nakłada się na taki dom więcej problemów. I już teraz, od 2025 roku, czyli za niecały rok, we Francji będzie zakaz wynajmu mieszkań oraz domów z oceną G. Od 28 roku z oceną F, od 34 z oceną E. Już mniejsza o to, jakie domy spełniają teraz te jakie klasy energetyczne, co znaczy ocena G, F czy E. Ważne jest to, że jeżeli wasz dom na przykład jest nieocieplony albo ma jakieś stare źródło ciepła, ma niewymieniony dach, albo wasze mieszkanie jest w jakimś bloku, który nie jest wyremontowany, to nie będziecie mogli go wynająć. W sensie to jest wasze mieszkanie, ale legalnie nie będziecie mieli prawa nikomu wynająć tego mieszkania. Wyobraźcie sobie, że odziedziczyliście mieszkanie albo dom gdzieś bardzo daleko, po jakiejś babci, dziadku, nie mieszkacie tam, nie potrzebujecie tego domu albo mieszkania do niczego, to chcecie je wynająć. No i tu przychodzi urzędnik, mówi, nie możecie tego wynająć, najpierw musicie to wyremontować. A jeżeli nie stać was na remont, trudno, niech stoi, niszczeje, ważne, żeby byście wy na tym nie zarobili. Dalej, już od 23 roku we Francji zabronione jest podwyższanie czynszów mieszkaniom, które mają klasę energetyczną F albo G. Od 22 roku mamy obowiązkowe audyty energetyczne i to wszystko się dzieje. W tej dyrektywie jest zapisane, że sankcje, które mają być wdrożone do prawa krajowego, muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Tam w grę wchodzi zakaz sprzedaży danego mieszkania, wchodzi kara. Czyli może być na przykład tak, że odziedziczycie mieszkanie po dziadku, nie będziecie mogli go nikomu wynająć, nie będziecie mogli go nawet sprzedać, ponieważ nie będzie spełniał jakichś tam norm. I nawet nie będziecie mogli w nim mieszkać, bo nie potrzebujecie, może będziecie chcieli, to się przeprowadzicie gdzieś na prowincję. I jeszcze karę dostaniecie, jeżeli nie będzie was stać na remont. Czyli nie macie kasy, nie chcecie remontować jakiegoś domu, to jeszcze karę zapłacicie za to, że go nie wyremontowaliście. I to jest dyrektywa wywłaszczeniowa, którą przegłosowali również polscy europosłowie i którą ci wariaci chcą w ciągu najbliższych kilku lat wprowadzić do polskiego prawa. Już od 2030 roku każdy nowy dom będzie musiał być zeroemisyjny. A myślicie, że taki dom zeroemisyjny to jest tańszy czy droższy od takiego normalnego domu? Kilkadziesiąt procent droższy. Więc jeżeli teraz narzekacie, że budowa bloku, czy też budowa domu jest droga i że mieszkania i domy są drogie, to mam złą informację. Dzięki politykom PiS-u, Platformy, PSL-u, Lewicy, mieszkania za parę lat będą jeszcze droższe. Trwa walka o CPK. CPK składa się z lotniska oraz z torów, które z całej Polski miały pozwolić nam szybko dojechać na to lotnisko w Baranowie. Rząd się parę miesięcy temu zmienił i od kiedy zmienił się rząd, widać było, że robią wszystko, co mogą, żeby spróbować nas przekonać do tego, że my naprawdę nie potrzebujemy CPK w Polsce, no bo przecież mamy lotnisko w Berlinie i powinniśmy dojeżdżać do Berlina. Najpierw zrobili szefem tego całego zamieszania Macieja Laska, który nie ukrywa, że od lat stara się zwalczać CPK tak jak tylko może, więc prezesem spółki, która odpowiada za CPK, jest facet, który nie chce, żeby było budowane CPK. Następnie chcieli zlecić jakieś audyty, natomiast nikt nie chciał w tych warunkach tego audytu przeprowadzać. Tam mówiłem wam parę tygodni temu, jakieś śmieszne firmy bez doświadczenia się do tego zgłosili, więc te audyty anulowali. Oni tam cały czas siedzą i myślą, jak to zrobić, żeby tego CPK nie było, żeby ci ludzie do Berlina na to lotnisko latali. I wymyślili. Ostatnia informacja. Szef Rady Nadzorczej CPK, pan Zbigniew Szafrański, zapowiedział wstrzymanie prac nad częścią kolejową projektu po to, żeby przeprojektować sieci kolejowe. To znaczy do tej pory miało być też szprychy i z różnych miejsc Polski mieliśmy dojeżdżać do CPK, a teraz wymyślili, że tych szprych nie będzie, zamiast szprych będzie Y, torów kolejowych będzie znacznie mniej, no bo po co dojeżdżać na takie lotnisko, a te co są, to będą projektowane od nowa, co oznacza co najmniej kilkuletnie opóźnienie. A wiecie, co będzie w kolejnym kroku? Pewnie się za parę miesięcy dowiemy, że w sumie to CPK, zbudowane, jak to mówi Trzaskowski, w środku pola, po środku niczego, bo według tych ludzi to chyba w centrum miasta się powinno wielkie lotnisko budować, a nie właśnie tam, gdzie nic nie ma, to w sumie ono jest bez sensu, bo nie będzie tam jak dojechać, no bo torów tam nie będzie. No kto normalny przecież budowałby lotnisko w miejscu, gdzie nie można żadnymi torami pojechać. Oni wtedy otworzą te oczy, włączą myślenie, połączą kropki, mówią, cały projekt jest bez sensu, jeździmy do Berlina, tam już mamy autostradę, koleją być może też da się dojechać. Po co nam to CPK? Być może wielu z was dostało kiedyś takiego maila, gdzie jakąś łamaną polszczyzną ktoś ze środka Afryki, jakiś na ogół Nigeryjczyk, mówił, że on tu właśnie odziedziczył wielki spadek i koniecznie chce się tą częścią spadku z wami podzielić. Musicie mu tylko wysłać ileś tam tysięcy dolarów, żeby
on miał naprawnika, wtedy on odbierze ten spadek i z wielką przyjemnością akurat z wami się tym spadkiem podzieli. No i prawie każdy człowiek, jak widzi takiego maila, no to klika spam i sprawy nie ma, natomiast są mimo wszystko ludzie, którzy wyczują w tym, czują w tym jakiś interes i odpowiadają na takiego maila, wchodzą w korespondencję z jakimś nigeryjskim księciem, który czeka na spadek, no i przelewają tam pieniądze, a potem się dziwią, że żadnych pieniędzy nie dostali. Jak tak o tym mówię, to mam wrażenie, że niektórzy wyborcy Donalda Tuska to się mogą w ten sposób zachowywać. W każdym razie, czemu ja o tym nigeryjskim przekręcie mówię? Otóż okazało się, że ofiarą nigeryjskiego przekrętu padł Orlen. Mówiłem wam chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, że przelali komuś 1 600 000 000 złotych za ropę. Ropy nie dostali, kasa zniknęła i musieli to wpisać w straty. Mamy teraz trochę więcej szczegółów. Okazuje się, że to nie tak, że oni jednej firmie przelali 1 600 000 000. Oni tą kasę wysyłali kilku firmom i te wszystkie firmy w sumie to im wiszą 1 600 000 000 i żadna nie chce oddać. I mamy teraz trochę więcej szczegółów na temat tego, co to były za firmy. Otóż największa z nich, w sensie ta, której najwięcej kasy wisimy, została założona 3 lata temu w Dubaju przez 25-letniego Chińczyka i Orlen, jak zobaczył tą firmę z Dubaju założoną przez 25-letniego Chińczyka, to wziął i mu przelał bez żadnych zabezpieczeń 250 000 000 dolarów, a potem się dziwił, że Chińczyk zniknął, firma nie działa i żadnej ropy nie ma. Ale to nic. Drugą firmą, która dostała pieniądze, troszeczkę mniej, bo zaledwie 67 000 000 dolarów, była firma z Sudanu Południowego. Przelali kasę firmie z Sudanu Południowego, gdzieś ze środka Afryki, nie sprawdzili tej firmy, nie zabezpieczyli tych pieniędzy w żaden sposób, no i dziwią się, że kasa zniknęła gdzieś w Sudanie Południowym i więcej jej nie ma. Więc to są albo strasznie mądre głowy w tym Orlenie, jacyś polityczni nominaci, albo zwyczajni złodzieje. No bo nikt normalny to by się w ten sposób nie zachował. No i z tych szczegółów to wiemy, że strat jest więcej niż 1 600 000 000, bo oni nie tylko zapłacili jakimś firmom, słupom, krzakom założonym na jakieś chińskie słupy, czy też afrykańskie kupę kasy, to jeszcze wynajęli 6 tankowców, żeby pojechały, popłynęły po ropę gdzieś tam do Wenezueli. Za te 6 tankowców płacili 600 000 dolarów dziennie. I trzymali je tam dosyć długi czas, czekając, aż w końcu Chińczyk się z nimi skontaktuje. Chińczyk nie odbierał telefonów, nie dzwonił. Oni za każdy dzień poślizgu płacili 600 000 dolarów. To jest parę milionów złotych, rozumiecie? Każdy dzień poślizgu, każdy dzień, kiedy te puste tankowce tam stały, 600 000 dolarów. I parę miesięcy to trwało, zapłacili w sumie za to kolejne 30 000 000 dolarów, w końcu stwierdzili, że jak Chińczyk nie odbiera przez miesiąc, to może zniknął i może żadnej ropy nie będzie i zwolnili w końcu te tankowce, ale 30 000 000 dolarów poszło się kopać. I to nie koniec strat, ponieważ ta ropa od tego Chińczyka albo tego inżyniera z Sudanu Południowego, to oni już ją zdążyli komuś sprzedać, mimo że jej nie mieli i teraz będą płacić kary umowne. Niestety jeszcze nie wiem, jakiej wysokości. Chodzimy do kolejnej złej wiadomości, bo dzisiaj niestety prawie same złe wiadomości. PiS, kiedy składał wniosek o KPO, kiedy jeszcze myślał, że go dostanie, to wpisał tam takie kamienie milowe, mówiąc: my zrobimy te kamienie milowe, a wy nam za to płacicie kasę. Jeden z tych kamieni milowych miało być to, że będą ozusowywać wszystkie umowy zlecenia i dzieło, to teraz będzie realizowane od kolejnego roku, ale tam był jeszcze jeden nieprzyjemny kamień milowy, to znaczy PiS wpisał, że nałoży podatek od samochodów spalinowych i każdy, kto ma samochód spalinowy, będzie do tego płacił dodatkowy podatek. Dokładnie ten sam PiS, który teraz twierdzi, że Unia jest zła, bo nakłada na nas nowe podatki unijne, na które wcześniej sami się zgodzili. Dokładnie ten sam PiS, który teraz mówi, że podatki na samochody spalinowe są złe, że zakazy samochodów spalinowych są złe, wcześniej sam się zobowiązywał, że będzie to opodatkowywać. Kiedy Szymon Hołownia dowiedział się o sprawie 18 marca, tak napisał na Twitterze: to się w głowie nie mieści, że PiS wpisał do KPO podatek od posiadania samochodów spalinowych. Tego podatku nie będzie dzięki ministrom Polski 2050. Zielony Ład? Tak, ale dla ludzi i metodą zachęt, nie nakazów i zakazów. Musi to na Rusi. Tak pisał Hołownia 18 marca. No i minął miesiąc z hakiem i okazało się, że w Polsce jest jednak jak na Rusi i że nasza uśmiechnięta koalicja wprowadza tutaj zamordystyczne projekty jakieś rosyjskie według Hołowni, ponieważ według Gazety Wyborczej, wbrew zapowiedziom Szymona Hołowni, Donaldowi Tuskowi nie uda się zrezygnować z wprowadzenia podatku od posiadania samochodu. Unia Europejska się po prostu na to nie zgadza. Więc Hołownia nam obiecywał, że jego ministrowie, rozumiem, że te ministry, pani pewnie Henning-Kloska,
która niestety nie jedzie do Europarlamentu, czego bardzo żałuję. Nie udało jej się zatrzymać podatku od samochodu i zielona, uśmiechnięta koalicja PSL-u, Trzeciej Drogi, Hołowni, Platformy Obywatelskiej i Lewicy niedługo będzie wam opodatkowywać wasze samochody. I tu jeszcze taki smaczek. Hołownia, oburzający się na pomysł samochodów spalinowych, napisał wcześniej w swoim programie tak, że należy rozważyć wprowadzenie zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych. Taki przepis musiałby iść w parze ze wsparciem państwa tam w proces wymiany samochodów. Należy wprowadzać limity i zacząć. Warto więc rozważyć stopniowe zwiększenie akcyzy na rejestrację samochodów spalinowych od 2025 roku. Więc to, co jeszcze rok temu było świetnym postulatem w jego programie wyborczym, nagle było tym, co się w głowie nie mieści, co zostanie zablokowane, a co zaraz potem stało się nieuchronne i będzie jego głosami przegłosowywane. Przy okazji o sprawie wypowiedział się pan Bolesta, to jest ten od wiatraków, jakiś tam doradca pani Henning-Kloski, odpowiedzialny za tę ustawę wiatrakową, żeby kupować wiatraki od Siemensa, i on powiedział w sprawie tego podatku od samochodów, że zrobią to tak, by nie było dodatkowego obciążenia dla społeczeństwo, że zrobi się to w ten sposób, że to zanieczyszczający będzie płacił. Czyli to nie społeczeństwo zapłaci te podatki od samochodów, tylko zanieczyszczający samochodami zapłacą te podatki. I pytanie, czy to przypadkiem nie jest jedno i to samo, i czy ktoś, kto płaci ten podatek, no bo zanieczyszcza tym samochodem, to już nie należy do społeczeństwa, według pana Bolesty. Chciałbym zrozumieć, co on tam miał na myśli. Media ujawniły szokującą informację, że media kłamią za pieniądze. Nagrałem o tym kiedyś dosyć długi odcinek, tam parę miesięcy temu, gdzie mówiłem, które to gazety oraz telewizje, od której władze dostają dużo pieniędzy i potem odwdzięczają się korzystnym prezentowaniem polityków tej władzy oraz niekorzystnym tych drugich. I teraz mamy trochę więcej szczegółów z tego, co się działo w ostatnich latach. Może państwo pamiętacie, jest coś takiego jak Fundusz Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś płaci jakąś grzywnę, jakąś karę, to idzie do tego funduszu i następnie powinno być przekazywane ofiarom przestępstw, żeby im pomóc. A decyzję o tym, jak te pieniądze rozdysponować, podejmował Zbigniew Ziobro, dzięki czemu miał dziesiątki milionów złotych do rozdawania po uważaniu. No i sporo z tych pieniędzy szło po prostu do mediów. To znaczy Solidarna, teraz Suwerenna Polska, Zbigniewa Ziobry miała taką metodę, że mają Fundusz Sprawiedliwości i pieniądze z tego funduszu przekierowują do różnych fundacji, do różnych gazet, do różnych mediów, licząc na to, że potem te media, po to, żeby dostawać dalej te pieniądze, będą wyrażały się o Ziobrze trochę korzystniej. No i mamy informację, że w latach 19-23 z tego funduszu poszły dziesiątki milionów złotych do mediów, do dziennikarzy, do tych portali internetowych, które codziennie oglądaliście. I zobaczcie, jakie tutaj są liczby. Przez te 4 lata ten nieszczęsny Fundusz Sprawiedliwości podpisał z wydawcami 244 umowy, z czego najwięcej, no niespodzianka, w roku wyborczym, w roku 23. Więc jak mieliśmy w zeszłym roku kampanię wyborczą, to mnóstwo mediów dostało w sumie to 80 mediów, bo było 80 umów, kupę kasy na to, żeby kłamać na temat konkurentów politycznych dysponenta tego funduszu, czyli Zbigniewa Ziobry. Wyobraźcie sobie, że najwięcej to dostała Wirtualna Polska, ponad 7 milionów złotych od Ziobry, z czego 3/4 w roku 2019. Był taki fikcyjny dziennikarz Krzysztof Suwart, który tak naprawdę nie istniał, który podpisywał w WP takie najbardziej przypałowe, chwalące Ziobry artykuły, pod którymi normalny człowiek nie miałby odwagi się podpisać. No a Krzysztof Suwart nie istniał, to się podpisywał. Sprawa się rypła w 2019 roku, zarząd tam WP zmienił redaktora naczelnego, wtedy Tomasza Machałę, no i WP troszeczkę chyba zmieniło swoją linię. Ostatnia taka umowa to jeszcze była podpisana 13 listopada 2023 roku, prawie miesiąc po wyborach, kiedy to jeszcze przekazali 45 tysięcy mediom narodowym Bąkiewicza. No i tu zobaczcie na piękną listę, kto brał pieniądze od Ziobry przez te ostatnie lata. No mamy Wirtualną Polskę, ponad 7 milionów złotych, Super Express ponad 5 milionów złotych, Do Rzeczy 4 miliony, Sieci 3,7 miliona, RMF 3,6 miliona, Polsat 3,1, Media Ojca Tadeusza Rydzyka 3 miliony, Gazeta Niezależna 2,8 milionów, Republika 2,2 miliona, wydawca Onetu, Faktu oraz Newsweeka 2 miliony wziął od Ziobry, Rzeczpospolita 1 200 tysięcy, Infor 1 100 tysięcy, a w Pro
wzrost zaledwie 860 tysięcy. Więc jak wchodzicie sobie na jakiś portal internetowy, słuchacie radia, to jak usłyszycie jakąś informację, a zwłaszcza jakąś opinię, to miejcie tam z tyłu głowy, że do tych mediów, od rządu, tego albo poprzedniego, różnymi kanałami płyną miliony złotych. Po to właśnie, żeby ci ludzie, którzy tam pracują, ci sprzedajni dziennikarze, kłamali wam za te pieniądze, manipulowali faktami, przedstawiali przeciwników politycznych rządzących w jakimś krzywym zwierdziadle, robiąc z nich jakichś strasznych ludzi. Oni to robią za pieniądze, a tu macie normalnie opublikowaną listę, która redakcja wzięła od Ziobry ile milionów złotych po to, żeby kłamać wam w zamian za te miliony. Ta korupcja, o której powiedziałem przed chwilą, jest legalna, bo kiedy politycy płacą na przykład dziennikarzom pieniądze, to jest to legalne, ale istnieje też drugi kierunek, kiedy to już jest nielegalne. Kiedy na przykład ktoś płaci politykom, w tą stronę już pieniądze iść legalnie nie mogą, to politycy mogą tylko innych przekupywać i wiemy, że mamy problem w Polsce z korupcją. Po ostatnim rządzie wiemy, że ten problem jest jeszcze większy i nowa władza postanowiła z tym walczyć. I to wygląda trochę jak mem, to co wam tutaj teraz pokazuję, ale oni naprawdę ogłosili, że będą przekształcali Centralne Biuro Antykorupcyjne w Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, aby skuteczniej zwalczać korupcję. Ja nie jestem głęboko i do końca przekonany, że zmiana nazwy z CBA na CBZK sprawi, że nagle politycy będą mniej kraść albo że te służby będą skutecznie łapać polityków. Jeżeli to zależy od nazwy, to ja tu mam dwie sugestie. Pierwsza jest taka, że gdyby to nie było Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, ale Centralne Biuro Skutecznego Zwalczania Każdej Korupcji, to być może ta korupcja była aby jeszcze skuteczniej zwalczana i politycy jeszcze mniej kradliby niż obecnie. A druga sugestia jest taka, już tutaj trochę bardziej skomplikowana, że jakby to w ogóle nazwać Centrum Zwalczania Korupcji, w skrócie CZEKA, to może działaliby jeszcze skuteczniej. Po tej porcji złych wiadomości mam niestety wiadomość jeszcze gorszą i dużo poważniejszą niż dotychczasowe wszystkie inne złe wiadomości. Wczytałem się w to, ile Polska tak naprawdę produkuje amunicji artyleryjskiej, jak wygląda jej zużycie i co to świadczy o naszych politykach. Ale najpierw kontekst. Ja nie mam wielkich oczekiwań od naszego państwa. Ja nie oczekuję od polityków, że będą zajmowali się każdą głupotą, że tu palcem wszystkiego będą pilnowali, mówili nam, jak należy żyć, że będą nasze problemy rozwiązywali. Ja uważam, że każdy sam powinien rozwiązywać swoje problemy, a państwo tak naprawdę to się powinno zajmować kilkoma rzeczami zaledwie. Bezpieczeństwem wewnętrznym, zewnętrznym, sądownictwem, budową może jakiejś największej infrastruktury i w zasadzie tyle. Niech całą resztę wezmą na siebie ludzie, rodziny, samorządy, jakieś grupy, ale nie państwo, bo państwo jak coś robi, to robi to źle. Za to te rzeczy, które państwo powinno robić, są naprawdę bardzo ważne. Zależy nam na tym, żeby nikt nas nie napadł, zarówno na ulicy, jak i żadne inne państwo na przykład nas nie zaatakowało. Zależy nam na tym, żeby działało sądownictwo i te rzeczy trochę nie działają. To znaczy, najważniejsze rzeczy są całkowicie w Polsce olane, kompletnie nie działają, a politycy, zamiast zająć się czymś ważnym, no to marnują czas na jakieś kompletne głupoty, na wprowadzanie podatku od samochodów, na wymuszanie remontów jakichś naszych domów, na zakazywanie nam posługiwania się gotówki, czy wprowadzaniem nam nielegalnych imigrantów. A czym się nie zajmują? No, mamy, o czym na pewno wiecie, od ponad 2 lat wojnę. Ja rozumiem, że ktoś mógł nie wierzyć w to, że Rosja zaatakuje Ukrainę, więc załóżmy, że do tego lutego 2022 roku no Polska to nie musiała posiadać silnej armii. Ja wiem, że to bzdura, ale wielu ludzi nie wierzyło w to, że będzie jeszcze jakakolwiek wojna, wierzyli w to, że historia się skończyła. Było, minęło, trudno. Ale od lutego 2022 roku nikt nie może mieć żadnych wątpliwości. Historia się nie skończyła, wojny dalej się dzieją. I dlatego musimy mieć jak najwięcej broni i amunicji, jak najsilniejsze wojsko, jak najsilniejszy polski przemysł zbrojeniowy, żeby nikt nas nie zaatakował. Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny. Musimy mieć silną armię i tylko to jest gwarancją, że nie będziemy mieli żadnej wojny. Jeżeli będziemy słabi, jeżeli nie będziemy mieli broni i amunicji, możliwości jej produkcji, no to nie wiadomo, co się wydarzy i być może będą jakieś czarne scenariusze, których naprawdę nie chcemy. I to zadaniem polityków jest doprowadzenie do sytuacji, żeby nie było tu żadnej wojny i żebyśmy byli w stanie jakikolwiek atak odeprzeć i tak naprawdę sprawić, żeby tego ataku w ogóle nie było. My w Polsce produkujemy rocznie od 30 do 40 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. 30 do 40 tysięcy sztuk. A wiecie, ile takiej amunicji produkuje Rosja?
3 miliony, 100 razy więcej niż Polska. A wiecie, ile Rosjanie zużywają tej amunicji, atakując Ukrainę? 10 tysięcy sztuk dziennie. A jak robią jakąś dużą ofensywę, to 40 albo 50 tysięcy. Co oznacza, że nasza roczna produkcja to starcza na 3 dni wojny. No i nasi politycy się zorientowali, że mamy za mało amunicji artyleryjskiej, to co mieliśmy, to jeszcze oddaliśmy na Ukrainę, już nic nie mamy, więc Morawiecki ogłosił wielki plan budowy produkcji amunicji artyleryjskiej. Do 2029 roku mieliśmy wyprodukować zawrotne 300 tysięcy sztuk, tak żeby nam na miesiąc walki starczyło. Więc jeżeli uda się zrealizować ambitne plany poprzedniego rządu, to już za 5 lat będziemy mieli amunicji na jeden miesiąc wojny. I wydaje się, że jeżeli te liczby są znane rządowi, a chyba taki minister obrony narodowej to powinien nie znać, bo to nie są żadne tajne rzeczy, to chyba powinien coś z tym zrobić. Jesteśmy 2 lata od ataku Rosji na Ukrainę. Czy widzieliście w państwo gdzieś w Polsce powstające fabryki broni, powstające fabryki amunicji? Czy ktokolwiek cokolwiek z tym zrobił? Nie. 2 lata po wybuchu wojny nie rozpoczęto budowy ani jednej fabryki amunicji w Polsce. 2 lata po wybuchu wojny. Teraz czytam, że niemiecki koncern Rheinmetall zaczyna produkcję, budowę fabryki amunicji w Niemczech, która będzie miała zdolności produkcyjne 200 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie, czyli tam 6 razy więcej niż obecnie Polska cała produkuje przez rok. I ta wielka fabryka, która produkuje tej amunicji 6 razy więcej niż Polska, i tak pewnie z 5 razy mniej niż potrzeba. Wiecie, ile będzie Niemców kosztowała? 300 milionów euro. Miliard złotych z hakiem. Rozumiecie to państwo? Naszych polityków stać na absolutnie wszystko. Tu 21 miliardów dopłacimy deweloperom i bankom. Tutaj niecały miliard złotych na laptopy dla czwartoklasistów. Tu 20 miliardów na dodatkową emeryturę, ileś miliardów na jakieś tam dopłaty dla nierobów i nie ma 300 milionów euro. Miliarda złotych na fabrykę amunicji w 2 lata po rozpoczęciu wojny na Ukrainę. To jest taki poziom nieodpowiedzialności, że mi po prostu słów brakuje. Jak za jakieś 30-40 lat historycy będą opisywali, jak wyglądała ta trzecia dekada w Europie i rozpiszą, że no tu Rosja zaatakowała Ukrainę, wojna trwała już 2 lata, wszyscy najważniejsi polscy politycy mówią, że jest ryzyko wojny, że my również zostaniemy w jakiś sposób tej wojny włączeni, że nas też kiedyś zaatakują. I co robili ci politycy? No zajmowali się tym, żeby ściągać tu imigrantów, żeby kłaść podatki na samochody, żeby stawiać wiatraki, żeby robić modernizację domów i nie wpadli na taką myśl, żeby produkować broń i amunicję. No nie pomyśleli, mieli ważniejsze rzeczy na głowie. To jest po prostu, proszę państwa, absolutny, niewyobrażalny wręcz skandal i zaniedbania zarówno poprzedniego, jak i obecnego rządu, który również nic z tym nie robi. Już nawet Litwini uruchamiają teraz swoją fabrykę amunicji, będą budować, a my dalej nie. Winna jest to oczywiście też ustawa o produkcji wyrobów wojskowych z 2019 roku, która została tak skonstruowana, że praktycznie uniemożliwia produkcję broni i amunicji i być może dlatego nikt jej nie produkuje. I tą ustawę trzeba zmienić, trzeba te wszystkie niepotrzebne zapisy tam usunąć. Mówię, że fabryka amunicji niemiecka będzie budowana 1,5 roku temu, więc my już powinniśmy mieć kilka takich zbudowanych, bo 2 lata temu taką decyzję trzeba by podjąć. To mi jakiś dziennikarz pisze, że to nie takie proste, bo rok trzeba czekać na uzyskanie pozwolenia na budowę fabryki amunicji. Serio? Mamy wojnę za granicą i rok mamy czekać, jakieś urzędnicy jakieś papierki wypełnią, żeby można było produkować broń i amunicję. Przecież ta ustawa nie powinna służyć temu, żeby Polska była bezbronna, tylko żebyśmy mieli jakąś broń i amunicję. A tu prywatny sektor nie jest w stanie tego robić, bo mu prawo zabrania. I Litwini mieli chyba podobnie dziadowską ustawę, więc ją zliberalizowali po to, żeby szybko można budować tam było broń i amunicję. I w Polsce powinno być to samo. Ale jak się okazuje, to budowa fabryki, no to przerasta oczywiście naszych polityków, ale nawet produkcja papieru, wyobraźcie sobie, że ich przerasta. Ci ludzie w marcu 2022 roku uchwalili, przegłosowana została, weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny. Pamiętacie to państwo, jaka afera była, że tu będziemy teraz wielką armię budowali. Zrobili nową wielką ustawę, pounieważniali stare przepisy i wiecie co? Do tej pory brakuje 12 rozporządzeń do tej ustawy, co oznacza, że polskie wojsko w tym momencie nie ma legalnych możliwości mobilizacyjnych. Nie da się, nie wpadł ani poprzedni rząd, ani obecny rząd na to, żeby dorobić rozporządzenia do tej ustawy. Poprzednie wygasły po 18 miesiącach, minęło już prawie 26 i nie ma, i żaden
nie wiem, minister obrony narodowej, ten czy poprzedni, nie wpadł na to, że do tej ustawy to by jakieś rozporządzenia się przydały i warto byłoby, żeby nasza armia na wypadek wojny działała legalnie. Nie mieli na to czasu. Patrzcie codziennie, czym się zajmują w Sejmie, jakimi głupotami, jakimi nieistotnymi rzeczami, kiedy najważniejsze rzeczy całkowicie leżą. I na koniec wreszcie dobra informacja, bo ile można mówić o złych informacjach. Patryk Marian z Nowej Nadziei, ode mnie z partii, wygrał wybory na prezydenta Bełchatowa. Strasznie gratuluję, bardzo się cieszę, że Patrykowi się udało. Pamiętam, jak polecałem głosowanie na niego Państwu tutaj w tym programie i bardzo się cieszę, że chociaż część osób na niego zagłosowała. Patryk w drugiej turze dostał ponad 60% głosów i będzie teraz prezydentem liczącego prawie 60 tysięcy Bełchatowa, z czego jestem strasznie dumny. I teraz ten sukces nie wziął się znikąd. Na niego wpłynęły przynajmniej trzy bardzo istotne okoliczności. Pierwsza jest taka, że Patryk na niego po prostu bardzo solidnie zapracował. On brał udział jeszcze w poprzednich wyborach w 2018. Dostał wtedy 11% w głosowaniu. Wtedy to było dużo, on tam miał 27 lat, natomiast dalej pracował po tych wyborach. On pokazywał się wszędzie w mieście, gdzie się dało. Mieszkańcy go znali, mieszkańcy go lubili. Potem przepracował ciężko dwie kolejne kampanie wyborcze. Niewiele mu zabrakło, żeby w 19 roku zostać posłem. Potem niewiele mu zabrakło, żeby w 23 roku, chyba kilkaset głosów, żeby zostać posłem, pomimo tego, że zrobił bardzo dobry wynik w małomandatowym okręgu. Nie poddał się, dalej pracował w kampanii, chodził od drzwi do drzwi, rozdawał ulotki, jego ludzie robili to samo i wygrał. Udało się. Ciężka praca popłaca. Jeżeli chcecie osiągnąć sukces, musicie ciężko pracować, musicie robić dokładnie tak samo jak Patryk Marian, to się samo nie zrobi. To wy musicie przekonywać wyborców, jeżeli jesteście politykami i dzięki temu można potem wygrać. Druga okoliczność, ten sukces naprawdę nie wziął się znikąd, to niesamowita osobowość Patryka. On jest takim człowiekiem, że nie da się go nie lubić. No i mieszkańcy Bełchatowa również go lubią, bo wszyscy go lubią. I trzecia rzecz, Bełchatów jest tym miejscem w Polsce, gdzie Zielony Ład uderzył najszybciej. Mamy protesty rolników, bo Zielony Ład wziął się teraz za rolników. Potem mamy problemy w Bełchatowie, bo tam jest wielka kopalnia, elektrownia i władza chce zamknąć tą kopalnię. To jest największy pracodawca w regionie. Tam w sumie w tym i dookoła pracuje ze 100 tysięcy ludzi. I obecna władza twierdzi, że to do piachu, trzeba to zamknąć. Nie ma. No i mieszkańcy Bełchatowa widzą, że ktoś chce im zabrać pracę, ktoś chce im zabrać możliwości zarabiania na życie. To im się to nie podoba. I dlatego politycy, którzy przeciwstawiają się Zielonemu Ładowi, mają tak wysokie poparcie w Bełchatowie. No i niestety zła wiadomość jest taka, że za parę lat to cała Polska będzie jednym wielkim Bełchatowem, bo w całej Polsce miejsca pracy będą ginąć, zakłady przemysłowe będą zamykane, będą przenoszone za granicę, koszty życia będą rosnąć, Zielony Ład dobiera się powoli do kieszeni wszystkich Polaków. Dlatego prawdopodobnie to, co my obecnie obserwujemy w Bełchatowie, to niestety za parę lat czeka całą Polskę i ciekaw jestem, czy wyniki wyborów również będą takie jak w Bełchatowie.